Hej, kochani, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak wykonać taki top. Ten top to jest um, wzór od Dropsa i nazywa się Hart on Fire. I jest to praca z tekstem, czyli polecam Wam wydrukować sobie taki wzór. Ja oczywiście wszystko Wam tutaj będę pokazywała w tym filmie, jak podążać za tym wzorem. Będziemy robić wszystko to, co tutaj jest napisane. Pokażę Wam, jak to wszystko przerabiać i jak to wszystko robić, ale oczywiście polecam Wam wydrukować sobie ten wzór, znaleźć na stronie Dropsa, wydrukować ten wzór i mieć go przed sobą, tak aby też jakby Patrzeć dokładnie we wzór, i mieć pewność, że rozumiecie to, co robicie, i tak dalej. No i oczywiście potrzebujecie tego wzoru, ponieważ dla każdego rozmiaru są inne obliczenia. Także jak najbardziej zachęcam Was do tego, żeby ściągnąć sobie ten wzór, go pobrać i wydrukować najlepiej. I słuchajcie, jest to taki top który tutaj ja mam właśnie przed sobą. Bardzo, bardzo prosty. Z takim ciekawym, prostym ażurem na samym środku. Z dziureczkami dookoła, tak jak tutaj widzicie. Na cienkich tutaj takich szeleczkach. Tu na górze mamy takie malutkie trójkąciki, i z tyłu jest na prosto. Jest on robiony na drutach 3 mm. Włóczką szafran od Dropsa. I ja właśnie korzystałam z włóczki sugerowanej. Tak więc również Wam polecam, aby wszystko. Wszystko dobrze wyszło, wziąć włóczkę, tą właśnie sugerowaną. Tutaj ten top jest, jest słuchajcie. Takim top, topem krótkim. On jest taki do pępka, coś takiego, ale spokojnie można go przedłużyć, zrobić sobie dłuższą wersję, może nawet większy rozmiar to też będzie fajnie wyglądało. Tak więc, no, tyle na temat topu. Ja Was oczywiście zachęcam do pracy i oczywiście na sam koniec dajcie mi znać, czy wszystko było zrozumiałe i jasne. Dobrze, zaczniemy sobie od omówienia tego wzoru, czyli powiem Wam, jak to tutaj wszystko się je, żeby wszystko dobrze nam wyszło, czyli mamy stronę tytułową, mamy nazwę, mamy skąd wzór pochodzi, czyli z Drops design, nazwę tego wzoru oraz jaki to jest wzór, o czym on jest, i tak dalej. Przechodzimy sobie dalej na kolejną stronę. Kolejna strona, czyli rozmiary tego wzoru, i rozmiary mamy od XS do XXL. Tutaj na ostatniej, może nie na ostatniej stronie, ale na tej jednej z końcowych stron. O. Są właśnie podane te wymiary tego topu, który wyjdzie już po praniu i po blokowaniu, czyli gotowy top, top będzie miał właśnie takie wymiary. I mamy tutaj rozmiar XS, S, M, L, XL i XXL, tak? Także trzeba się pomierzyć, sprawdzić i wybrać top, który będzie nam najbardziej pasował. Ja będę robiła rozmiar S. Będę robiła rozmiar S i Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dalej mamy napisany materiał, czyli to, co rzeczywiście potrzebujemy do wykonania tego topu. Tutaj mamy napisane, że ma być to drops, drops szafran. I ile tego potrzebujemy? Ja mam oczywiście tę włóczkę ze sobą. To jest włóczka granatowa w kolorze, w kolorze 09. Tak ona wygląda. I ja z racji, że będę robiła rozmiar S, to będę potrzebowała 150 gramów tej włóczki. Tutaj jest ta. Informacje. Czyli jeżeli e, będziemy robić na przykład, będziemy teraz cały czas śledzić te liczby właśnie w taki sposób, czyli mamy rozmiar XSSM, L, XL i XXL i dokładnie w taki sposób będziemy śledzić nasze liczby. Będą różne wartości podane w całym tym wzorze, a my cały czas będziemy patrzeć na jedną liczbę w tym samym miejscu. Czyli jeżeli ja mam rozmiar S to będę patrzyła zawsze na tą drugą liczbę. Ona mnie zawsze będzie interesowała. Jeżeli ktoś ma rozmiar XS, yy, przepraszam, XL to będzie patrzył na tą liczbę, która jest tutaj. Okay? Czyli u mnie będzie to 150 gramów. Ja sobie to zaznaczę i Wy również możecie sobie zaznaczyć, będzie Wam łatwiej, czyli S150 gramów. Dalej mamy informację o próbce, czyli mamy 24 oczka na szerokość i 32 rzędy na wysokość, jerseyem 10 na 10 cm. Jeżeli nie wiecie po co ta próbka jest, dlaczego i jak ją zrobić, to zostawię wam link tutaj w opisie do takich filmów, które kiedyś przygotowałam, warto się z nimi zapoznać i warto jest tę próbkę zrobić, ponieważ może wam wyjść na przykład ten top za mały, za duży i to nie będzie wina wzoru, a wina tego właśnie, że ta próbka nie została zrobiona, wasza próbka, którą zrobicie, powinna zostać wyprana, zablokowana i całkowicie sucha. Może być mierzona i liczona. I ona powinna być właśnie taka, jak tutaj jest napisane, czyli 24 oczka na 32 rzędy. Mamy tutaj informację, też jakie druty potrzebujemy. I tutaj mamy druty z żyłką numer 3 60 lub 80 cm na jersey i ściek ażurowy. Druty pończosznicze Drops numer 2, 2,5 na szelki oraz druty z żyłką numer 2,5 60 lub 80 cm na długości długości na ściągacze. I teraz tak. Ja mam druty 3 ,60 mm 60 cm z żyłką. Nie mam drutów pończoszniczych i one nie są potrzebne. Wystarczy, że będziecie mieć druty na żyłce, właśnie w, o takiej grubości, i będzie też ok. Tutaj mam druty te mniejsze, tylko że u mnie jest 2,75, bo nie mam 2,5, ale myślę, że sobie jakoś poradzę. Także nie ma, nie ma problemu. I to są druty 40 cm. Może mi być trochę ciasno, ale ja sobie poradzę. No, dobrze było, jeżeli wy byście mieli właśnie 60 cm, wtedy jest spoko, żeby właśnie fajnie pracować dookoła i nie obawiać się, że ta, że ta żyłka będzie za długa. Czyli mamy druty z żyłką 3 mm oraz 2,5-60 cm długości. Dobrze. I tutaj informacja jest, że podany rozmiar drutów jest orientacyjny. Jeżeli masz za dużo oczek na 10 cm, czyli chodzi tutaj o próbkę, użyj większych drutów, a jeżeli jest za mało oczek na 10 cm, użyj mniejszych drutów. Także to są takie istotne rzeczy, istotne, istotne sprawy. Tu, jeżeli chodzi o tą próbkę, to ta próbka została pewnie zrobiona drutami 3 mm. Czyli tym, tym rozmiarem głównym, że tak powiem, tak? Bo tymi mniejszymi drutami będziemy robić ściągacze, czyli takie małe wykończenia, a główne druty to są te 3 mm, i tymi drutami pewnie została zrobiona próbka. Dalej mamy informacje o tym, jakie zostały wykorzystane techniki w tym wzorze, czyli ściek francuski, ściek fantazyjny, zamykanie oczek. Teraz nie będę Wam tego wszystkiego tłumaczyła, dlatego że wszystko wa z Wami omówię w momencie, kiedy będziemy właśnie w tym momencie, kiedy będzie trzeba tego użyć. Dobrze. Dalej mamy też zamykanie oczek, dodawanie oczek i mamy robótkę. Rozpoczynamy tutaj, czyli tutaj zaczyna się nasz wzór. I będziemy to zaraz wszystko robić. Ja już sobie ten wzór przeczytałam. Dla mnie wszystko mniej więcej jest jasne. Tak, to tutaj wszystko wygląda. No i mamy, słuchajcie, schemat. Schematy mamy. Ten. Mamy schemat oraz schemat ten. Tutaj mamy schemat dla różnych rozmiarów, czyli XSS, M, XL i XXL. Ja będę robiła S, czyli mnie interesuje ten schemat. Jeżeli ktoś z Was będzie robił na przykład XL, to wtedy interesuje Was ten schemat. Tak, czyli XSS i M robią ten schemat. L, XL i XXL robią ten schemat. Schemat oczywiście omówię z Wami w momencie, kiedy go będziemy przerabiać. No i tutaj mamy różne też schematy, czyli A1, A3, A4 i one widzę, że są zgodne po prostu dla wszystkich, dla wszystkich rozmiarów. I to chyba wszystko, co tutaj, co tutaj jest. Tak, to jest wszystko to, co nas tutaj interesuje. Także wzór wygląda tak i zabieramy się, słuchajcie do pracy. Zobaczmy jaką tutaj jeszcze mamy informację na temat tego jak ten wzór w ogóle będzie wyglądał. E, czyli mamy przerabianie tyłu i przodu, czyli razem to wszystko robimy od dołu do góry na okrągło na drutach z żyłką do pokrojów rękawów. Następnie kończymy przód i tył oddzielnie. Dzielimy przód na środku na dekolt V i następnie przerabiamy dwie części przodu oddzielnie w tę i z powrotem na drutach z żyłką. Do końca kończąc na szelkach. I później doszywamy te szelki do tyłu. Czyli, żeby Wam to zobrazować, najpierw sobie robimy tutaj ten dół, czyli to robimy od dołu do góry. Okay? Robimy sobie na okrągło tę całą część tutaj, a później przód i tył robimy osobno, czyli tu mamy przód. I tył robimy osobno, na przykład będziemy robić najpierw przód, to wtedy przód jeszcze będziemy musieli podzielić na pół, ponieważ te trójkąty również będziemy robić osobno. Tak? Czyli najpierw jeden trójkąt, później drugi trójkąt, a później tył, który nie ma dwóch trójkątów, tylko ma taki na prosto tutaj jest to, widać, że jest tak na prosto. No i później będziemy na samym końcu robić te szelki, które z tyłu zszyjemy. Dobra, więc wszystko mamy i będziemy powoli zaczynać. Ja sobie jeszcze pozakreślam tutaj to, co rzeczywiście mnie interesuje, żebym się nie pogubiła, czyli jeżeli ja e, robię rozmiar S, powtarzam, to zaznaczam sobie te e, te liczby, które mnie rzeczywiście tutaj interesują, i wam również to polecam, ponieważ wzór jest taki, że zobaczcie, jest bardzo dużo liczb tutaj i warto jest sobie to pozaznaczać, żeby po prostu mieć pewność, że się nie zgubimy. No więc rozpoczynamy i mamy tył i przód, czyli ta całość, którą właśnie będziemy robić w okrążeniach. I mamy na drutach z żyłką 2,5 nabrać w moim przypadku 196 oczek włóczką szafran. No i robimy. Ja mam moją włóczkę, mam druty, tak jak Wam powiedziałam, mam 2,75, nie 2,5, ale to nie ma problemu. I teraz tak, nie ma tutaj napisane, w jaki sposób nabrać te oczka, dlatego można sobie nabrać, w jaki sposób lubimy najbardziej. Ja najczęściej korzystam z tej najprostszej klasycznej metody, czyli long tail cast on, i Wam również ją polecam, oczywiście Wam ją pokażę. To jest taka metoda, że musimy zostawić bardzo długi kawałek włóczki tutaj z tyłu. No u mnie jest spokojnie ze 2 metry z tyłu sobie wisi, tak? Czyli tam jest dosyć spory kawałek i teraz robimy tak. Zaczynamy od naszej pętelki. Czyli tutaj jest końcówka, a tutaj jest włóczka, która prowadzi do kłębka. I robimy tak. Ta końcówka wędruje tutaj z tyłu, zobaczcie. Jeszcze raz. Końcówka, czyli ta nitka, tutaj z tyłu, tak widać. I ją właśnie przeciągamy przez tą pętelkę, która nam powstała. I mamy taki, e, taki supełek. Wkładamy sobie tutaj do środka nasze druty, jeden drut, i zaciągamy. Ja liczę tę pętelkę już jako pierwsze moje oczko. Tych oczek ma być 196. I teraz zobaczcie, tak układam sobie moje, e, moją, moje nitki, czyli tutaj mam nitkę, która jest końcówką, a tutaj mam nitkę, która prowadzi do kłębka. I robię tak, łapię w ten sposób. O. Pokazuję jeszcze raz. Tak. I teraz drut. Pod tą nitkę, łapię tę nitkę i mamy oczko. Pod tą nitką, widzicie, tutaj i łapię tę nitkę i mamy oczko. Mam już trzy oczka tutaj na drucie. I znowu ten sposób. Czyli jak tutaj się wkuwamy, wbijamy się tutaj pod tą nitkę, może zobaczyć, że taka pętelka nam się tutaj tworzy. Więc przez tą pętelkę musimy przeciągnąć tą nitkę. I mamy oczko. W ten sposób. Staramy się, słuchajcie, jakoś specjalnie nie zaciskać tych oczek tak na siłę, tylko żeby one tak sobie tutaj luźno, no tak w miarę luźno leżały na tym drucie. I w miarę równo staramy się je tutaj... Yy, tak jakby zostawić, żeby były równe tutaj odstępy pomiędzy nimi. I działamy sobie w ten sposób, narzucamy nasze, nasze oczka. No i zobaczcie, ja już mam moje oczka. Widzicie, że tutaj jest dosyć ciasno, ale ja sobie na spokojnie poradzę. Słuchaj, warto jest też przeliczyć te oczka, żeby mieć pewność, że jest dokładnie tyle oczek, ile trzeba. Później będziemy pracować z schematem i te schematy powinny się cały czas ze sobą zgadzać, także warto by było, aby te oczka również wam się zgadzały. I teraz tak. Oczka nasze trzeba Rozciągnąć po długości naszych drutów, tak? Jeżeli macie dłuższą żyłkę, to trzeba rozciągnąć te oczka. Dodatkowo sprawdzić, czy nic nie jest przekręcone. Co to znaczy? Zobaczcie, będziemy pracować w okrążeniach, więc nasza nitka nie może być tak oskręcona, bo później, yy, później wszystko będzie skręcone i już tego nie odkręcicie. To musi być wszystko odkręcone. Chodzi o to, aby te oczka tutaj, widzicie, one były cały czas w tym samym kierunku. U mnie jest oczywiście to wszystko pokręcone, ponieważ ja mam ciasno, ale sprawdziłam tutaj, u mnie wszystko jest ok. Te oczka są w jednym kierunku cały, cały czas. Ok. I będziemy sobie przerabiać. Nasze oczka. No, mam nadzieję, czekajcie, Jeszcze sobie sprawdzę tutaj, żeby mieć pewność. Tak, tu u mnie jest wszystko, wszystko ok. Dobra. I teraz tak, jak to, jak to będziemy robić? W ogóle przeczytajmy, co tutaj trzeba zrobić na samym początku. Yhm, I przerobić jedno okrążenie na prawo, czyli pierwsze okrążenie przerabiamy samymi oczkami prawymi. Czyli robimy tak. Zobaczcie, mamy tutaj dwie nitki, bo jedna jest tą nitką, która jest końcówką, ona nam nie jest potrzebna, niech ona sobie tutaj gdzieś leży, i druga nitka, z której będziemy korzystać, czyli ta, która prowadzi do kłębka. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić na samym początku. Włożymy sobie marker, to nie jest tutaj we wzorze napisane, ale ja włożę sobie marker, żeby wiedzieć, gdzie ten początek i koniec okrążenia się znajduje. Więc polecam również włożyć marker. Ten marker wkładamy na prawy drut i teraz tak, z racji, że będziemy pracować w okrążeniach, nitka, widzicie, nitka tutaj odchodzi od tego prawego drutu. Tak, widać to? Zobaczcie. Tak mają druty być ułożone. Łapiemy sobie naszą nitkę w ten sposób i będziemy zamykać okrążenie, czyli przerabiamy sobie pierwsze nasze oczko. Oczkiem prawym, ponieważ wszystkie oczka mają być oczkami prawymi w tym pierwszym rzędzie i robimy to w taki sposób, że zobaczcie, wkłuwamy się tutaj w to pierwsze oczko i przeciągamy naszą nitkę przez to oczko. Mamy już to oczko przerobione tutaj na prawym drucie i to co zostało na lewym drucie ściągamy i na prawym mamy oczko. I znowu wkłuwamy się w kolejne oczko, przeciągamy nitkę, i to, co na lewym ściągamy, i na prawym mamy nasze oczko. I znowu wkłuwamy i przekładamy. Wkłuwamy i mamy. W ten sposób robimy nasze oczka. Tu postaram się jakoś się tak bardziej odsłonić. O. Tutaj wkłuwamy się, przeciągamy i mamy. Wkłuwamy się, przeciągamy. I w ten sposób przerabiamy sobie nasz pierwszy rząd oczkami prawymi. Cały rząd do naszego markera takimi oczkami. Dobrze, zobaczcie, ja już zrobiłam. Tak to u mnie wygląda. Pierwszy rząd oczkami prawymi. I teraz patrzymy co jest dalej napisane. Dalej mamy dalej przerabiać na okrągło ściągaczem, czyli jedno oczko prawe i jedno oczko lewe przez 1,5 2 cm. Więc robimy. Ja już tutaj sobie kończę, zostały mi jeszcze dwa oczka na prawo. Tak. Przekładamy marker, ponieważ rozpoczynamy nowe okrążenie, i teraz robimy tak: jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. Czyli oczko prawe już znacie, czyli wkłuwamy się i robimy sobie nasze oczko prawe, tak? I robimy teraz oczko lewe. Nitka ta ląduje z przodu robótki, wkłuwamy się tutaj od tej strony. O. I ta nitka musi przejść nad drutem. Nad drutem, zobaczcie. Nad drutem. I przekładamy. I znowu robimy oczko prawe i oczko lewe. Nitka z przodu. Wkłuwamy się z tej strony. Nitka, tak jakby, oplata ten drut i wchodzi nad drutem. To jest bardzo ważne. Dalej, prawe. Ja wiem, że zazwyczaj właśnie problem jest z tymi lewymi oczkami, bo one wyglądają kosmicznie, ale trzeba dojść do wprawy i po prostu spokojnie można je, je robić. Lewe, prawe. Lewe, prawe. Lewe, prawe. I tak sobie słuchajcie, robimy. Do końca rzędu. I zobaczcie, ja już zrobiłam pierwsze okrążenie ściągaczem, tak, czyli mamy pierwszy rząd oczkami prawymi, a później ściągacz jeden na jeden. I teraz będę robiła drugi rząd i pokażę Wam, jak to zrobić. Oczywiście marker przełożyłam tutaj na prawy drut. Drugi rząd robię dokładnie tak samo, czyli robię prawe, lewe, Prawe, lewe, ale bardzo ważne jest to, aby nad oczkami prawymi znalazły się oczka prawe, a nad oczkami lewymi oczka lewe. I bardzo ciężko na samym początku, jeżeli jesteście tutaj osobami początkującymi, rzeczywiście zobaczyć tę. Różnice. Dlatego ja polecam, tak jak na przykład zaczęliście sobie pierwszy rząd od oczka prawego, no to ten drugi również zacznijcie sobie od oczka prawego. Będzie Wam po prostu łatwiej, że wiecie, że rząd rozpoczyna się od oczka prawego. I co tutaj? No i ja Wam tutaj oczywiście pokażę, jaka jest ta różnica. Jeszcze dosyć mały jest ten ściągacz, ściągacz więc mało to tutaj widać. No i ja mam ciężką, nie ciężką, tylko ciemną włóczkę, ale zobaczcie. Oczko prawe, czyli tutaj jest oczko prawe, ono jest takie otwarte, takie otwarte. Natomiast oczko lewe, tutaj jest oczko lewe, ma taki brzuszek tutaj z przodu, taką, taki supełek, taką pętelkę. I tym one się różnią. Zobaczcie, tutaj mamy dwa te oczka, oczko prawe i oczko lewe jest tutaj. Czyli lewe jest z tym brzuszkiem, a prawe jest takie otwarte. No i w ten sposób przerabiamy sobie ten nasz ściągacz, tak jak tutaj jest napisane, około półtora do 2 cm. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. U mnie to w sumie wyszło około czterech rzędów ten cały ściągacz i będziemy lecieć dalej. Czytamy co mamy dalej. Po przerobieniu ściągacza przerobić jedno okrążenie na prawo w tym samym czasie równomiernie zamykając tyle oczek. Patrz zamykanie oczek. No to patrzymy sobie zamykanie oczek. Zamykanie oczek numer 1. Mamy tutaj Zamykanie oczek 1 w regularnych odstępach równomiernie. Aby obliczyć, gdzie zamykać oczka, należy wziąć ogólną liczbę oczek, na przykład 174, i podzielić ją przez liczbę oczek, jaka ma być zamknięta, na przykład 10. W tym przykładzie, aby zamknąć oczka, będziemy przerabiać razem na przemian około każde 16 i 17 oczko i każde 17 i 18. Czyli właśnie tak trzeba zrobić. Czyli trzeba wziąć tą liczbę, czyli u mnie 196, podzielić na 11, bo tyle razy mam odjąć e, na moje oczko oczka. E, I mniej więcej w, równ w równomiernych odstępach je właśnie e, zamykać. Było napisane, żeby przerabić dwa oczka razem. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Ja już w tym momencie chcę zmienić moje druty. Ja wiem, że moje druty powinnam przerobić dopiero na, przy następnym um, okrążeniu, ale przy następnym okrążeniu już um, powoli będziemy um, przerabiać nasz schemat i nie chcę się bawić w przenoszenie um, moich drutów, dlatego już teraz przenoszę sobie moje druty. Pokażę Wam przy okazji, jak te druty przenieść. Wystarczy po prostu przerabiać całość już nowymi drutami. Zobaczcie. I przerabiamy sobie, słuchajcie, oczka prawe, bo ma być to być rząd samymi oczkami prawymi. I tak mniej więcej w co 17 rzędzie będę redukowała oczko. Czyli przerabiam sobie tutaj prawe oczka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście, tam jest dwunaste, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście i 17 I zobaczcie, przerabiamy dwa oczka razem, czyli dwa oczka, wkuwamy się w dwa oczka i przerabiamy je. W ten sposób zostało zredukowane jedno oczko. I znowu przerabiam,

I w ten sposób musimy zamknąć właśnie taką liczbę oczek. Czyli u mnie 11. Zmieniam sobie druty na, na te inne druty. Już to są moje druty 3 mm i 60 cm żyłka. Chyba będzie tutaj łatwiej, bo mam druty metalowe, więc będzie widać trochę więcej. No i w ten sposób przerabiamy ten rząd. Dobrze, no i mamy to. Ja już zmieniłam moje druty. Usunęłam moje oczka. I teraz tak. Tutaj jest też taka sytuacja, że jak już usuniemy te oczka, to warto jest przeliczyć liczbę tych oczek, czy wszystko się zgadza. Dalej mamy przerabiać na drutach z żyłką 3 mm, czyli ja już to właśnie zrobiłam. Umieścić jedną nitkę marker, czyli jednego markera na początku okrążenia i jedną za, 90, za tyloma oczkami, u mnie 93. Jedną, jeden marker już miałam włożony wcześniej, bo sobie go włożyłam na samym początku. A drugi już sobie włożyłam, zobaczcie. Policzyłam te oczka, czyli tutaj z jednej strony ma być 93, a z drugiej strony 92, więc warto jest to wszystko policzyć, żeby wszystko się dobrze zgadzało. Eee, dalej. Przesuwać nitki markery w miarę postępu robótki. Wskazują miejsca, gdzie będą dodawane oczka na bokach topu. No, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No i tutaj już będziemy lecić schematy, czyli mamy schemat. A1, a3, a4 oraz ten oraz ten schematik. Ja sobie tutaj może tak zrobię. No i czytamy, co my tutaj mamy. Przerobić kolejne okrążenie następująco, czyli u mnie dwa oczka jersey'em. Zobaczcie, w każdym rozmiarze jest zupełnie coś innego. Czyli u mnie dwa oczka jersey'em. Przerabiam dwa oczka. Jedno już przerobiłam. Kolejne przerabiam jersey'em. Mam dwa oczka jersey'em przerobione. Schemat A1. I dalej mamy ponad 30 następnymi oczkami. To jest bardzo dziwnie napisane. Ale już Wam tłumaczę, bo też myślałam o tym. Tutaj mamy schemat A1, który musimy po prostu powtórzyć. Trzy razy, tak? Czyli mamy schemat A1 i musimy go powtórzyć trzy razy. I schematy czytamy w taki sposób, zazwyczaj tak jest, ale tutaj nawet nie ma, nie ma takiej informacji, że miałoby być inaczej. Schematy czytamy w taki sposób, że czytamy od dołu, zobaczcie, od dołu do góry, od strony prawej do strony lewej. Czyli tutaj jesteśmy na samym dole. Dokładnie tutaj schemat A1 i cały ten rząd, widać tutaj, zobaczcie, cały ten rząd tutaj to są oczka prawe. Tutaj mamy legendę: oczko to ta krateczka to jest oczko prawe. I tutaj jest napisane, że oczko prawe na stronie prawej robótki, a oczko lewe na lewej stronie robótki. Te oczka lewe nas jeszcze nie interesują, one nas będą interesowały dopiero, jak będziemy robić górę, czyli te trójkąty i tam całą resztę. Ale teraz pracujemy w okrążeniach. Więc robimy tylko prawą stronę. Czyli mamy ten kwadracik biały, tutaj on oznacza tylko prawe oczka. Więc przerabiam sobie te białe oczka, czyli tutaj mamy napisane trzy razy mam to przerobić. Czyli razem będzie to oczywiście oczek, ponieważ jeden motyw ma 10 oczek, czyli trzy razy. A tutaj. Jest zupełnie inaczej, są dwa, dwa razy albo 4 albo 5. No to ja przerabiam 30, 30 oczek. Dobrze, zrobiłam 30 oczek, czyli zrobiłam dwa oczka, bo tutaj było tak napisane, że dwa oczka. Później zrobiłam 30 oczek, bo tak wynikało ze schematu, bo były tu prawe oczka i trzeba było 3 razy powtórzyć, czyli 30 oczek, czyli łącznie 32 oczka. I lecimy dalej. Później mamy A2, czyli 29 oczek. A2 ma 29 oczek. Szukamy A2 i tutaj jest 29 oczek, jest napisane. I teraz uwaga: A2 każdy robi e, swój schemat, tak? Czyli XSS i M robi ten schemat, LXL i XXL robią ten schemat. Ja będę pokazywała na tym schemacie, ale generalnie tutaj to wszystko będzie robiło się tak samo, tylko będzie więcej oczek, e, jakiś tam nie, czyli trzeba po prostu patrzeć, co przerabiamy. Jeżeli chodzi o ten schemat, to polecam włożyć sobie przed początkiem tego schematu jakiś marker. E, może nie ten, bo o, może taki. Tu, ten marker będzie mówił, że jest początek tego, tego schematu. I na końcu tego schematu również włożę marker, żeby mieć pewność. No i przerabiamy sobie ten schemat. Patrzymy, co oznaczają poszczególne kratki. Biała kratka, już wiemy, że znaczy oczko prawe. Patrzymy, co oznacza oczko. oczko, oczko to, to, ta kratka taka zamalowana, to jest oczko lewe. Na prawej stronie robótki i dalej nas to nie interesuje, ponieważ robimy cały czas stronę prawą, bo pracujemy w okrążeniach. Czyli mamy oczko prawe, lewe, prawe, dalej mamy prawe, prawe, prawe i później mamy takie przekreślone dwa oczka. Szukamy sobie tego i to jest dokładnie to, czyli przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Ok, później mamy taką e, dziurkę i ta dziurka tutaj jest. Oznacza, żeby wykonać jeden narzut pomiędzy dwoma oczkami, czyli zredukujemy jedno oczko, a tutaj dodamy jedno oczko poprzez narzut. I znowu będziemy robić oczka prawe, później lewe i prawe na zmianę, i później powtórzymy właśnie, właśnie ten, ten manewr. Czyli robimy. Robimy sobie oczko prawe, lewe, prawe. Jesteśmy tutaj. I mamy raz, dwa, trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy oczka prawe. Redukujemy jedno oczko w ten sposób, czyli dwa oczka razem na prawo. Robimy sobie dwa oczka razem na prawo, czyli wkuwamy się w dwa oczka i je po prostu przerabiamy na prawo. Dalej robimy narzut. Zobaczcie, jak robimy narzut. Narzut. I to tyle, po prostu narzucamy sobie tutaj nitkę. Dalej robimy raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczcie, mój narzut jest tutaj. Widzicie? To jest narzucona nitka, która zrobiła mi tutaj taką dziurkę na ten moment, czyli takie dodatkowe oczko. I dalej mamy lewe, prawe, lewe, o przepraszam, ojoj, gdzie ja się popatrzyłam, tu się popatrzyłam, czyli to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć oczek, czyli ja to było pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek, tak. I dalej jesteśmy tu, zobaczcie, robimy to lewe oczko, prawe, lewe, prawe, czyli robimy lewe, prawe, lewe, prawe. I dalej mamy raz, dwa, trzy oczka na prawo. Raz, dwa, trzy. Redukujemy. Redukujemy sobie nasze oczka. Zobaczcie, przerabiamy dwa oczka razem. Robimy narzut. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Pięć oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 oczek na prawo, później mamy oczko lewe i prawe. I wkładamy sobie nasz marker, który nam mówi o końcu tego, tego schematu. Będzie nam po prostu łatwiej, żeby wiedzieć, gdzie to jest. I tak wygląda przerabianie tego schematu. Eee, tak, i robimy sobie, słuchajcie, dalej. Dalej to było A2. 29 oczek, dalej robimy A3 ponad. A3 jest tutaj, czyli robimy po prostu 30 oczek, dlatego że tutaj jest napisane, że mamy przerobić 3 razy ten motyw po 10 oczek, czyli znowu przerabiamy 30 tych oczek, dlatego że tutaj nic się nie dzieje, dopiero tutaj w tym rzędzie coś tam się podzieje. Więc robimy 30 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Przerobiłam 30 oczek. I czytamy dalej. Dalej mamy przerobić tyle oczek jersey'em. U mnie cztery oczka. I dalej jest również napisane, że ta, ten marker nasz znajduje się na środku tych oczek. Ciekawe, czy się zgadza. U mnie się zgadza. Zobaczcie. Przerabiam sobie cztery oczka. Czyli raz, dwa, marker, trzy, cztery. Czyli tak jak jest tutaj napisane. Dalej mamy A1. A1 jest znowu tutaj, i przerabiamy aż 8 razy. W moim przypadku 8, 8 razy, czyli 80 oczek na prawo przerabiamy. No to przerabiam sobie 80 oczek na prawo. Ja już przerobiłam 80 oczek i później mamy A4. A4 jest tutaj, i tutaj mamy tylko 8 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zakończyć przerabiając dwa oczka jersey. Em. W moim przypadku dwa oczywiście, więc przerabiam sobie dwa oczka i jestem na początku mojego rzędu. I rozpoczynamy. To bo tutaj dalej przerabiać tak samo, zachować takie samo naprężenie nici jak w przypadku próbki. I gdy długość robótki wyniesie 5 cm, będziemy dodawać oczka. Pytanie brzmi, czy 5 cm tutaj całej robótki, czy 5 cm aż będzie tego, tego tutaj już schematu. Wydaje mi się, że no nie wiem, nie jest to tutaj tak napisane. Hmm. Hmm. Trzeba się zastanowić. W każdym razie wy dalej będziecie sobie przerabiać ten schemat. Ja wam tutaj nie wszystko będę pokazywała, już bo już wam pokazałam tutaj mniej więcej. Rozpoczynamy wszystko od początku, dokładnie tak jak robiliśmy. Tutaj czytamy jeszcze raz i tu, gdzie są schematy, czyli na przykład A1, to ten pierwszy rząd już przerobiliśmy, czyli robimy rząd kolejny, drugi. Jesteśmy tutaj, drugi rząd tutaj. Tak samo tutaj jesteśmy, drugi rząd jest tutaj. I dopiero w momencie, aż będzie się coś działo, czyli tutaj jest taki znaczek, którego nie robiliśmy razem oraz po tych 5 cm, to wtedy pokażę Wam, jak tam dalej przerabiać. Czyli jedziemy sobie dalej od początku, robimy jedy, dwa, dwa oczka jersey'em i znowu 30 oczek na prawo. Ja sobie przerobię tutaj do tego schematu, tego i pokażę Wam jeszcze raz ten schemat, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, ale myślę, że zresztą sobie już poradzicie. I już jestem na początku mojego schematu, tego dokładnie. I będziemy sobie przerabiać i pamiętajcie, już teraz robimy drugi rząd, czyli jesteśmy tutaj. I zaczynamy. Robimy oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe I później mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć oczek na prawo. I przerabiam sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie to? Tu jest mój narzut. Przerabiam tak, normalnie, będzie dziura i o to chodzi. Pięć, sześć, siedem, osiem. 9. Jeżeli miałoby być inaczej, żeby ten narzut przerobić, to by było napisane, aby przerobić przez tylną nitkę, żeby właśnie uniknąć tej dziurki. Ale tu właśnie o to chodzi, żeby ta dziurka była. Więc przerabiamy normalnie. I mamy lewe, prawe, lewe, prawe. Lecimy sobie to, co tutaj jest narysowane, czyli lewe, prawe, lewe, prawe

Prawe i lewe. Marker. I lecimy dalej, czyli tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy tutaj, czyli robimy ten schemat A3 i cały czas tak kontynuujemy. Czyli widzimy się dopiero a, w następnym rzędzie, bo będzie tutaj taki, taki właśnie znaczek. To Wam pokaże, jak go przerobić. Dobra, jestem już w kolejnym rzędzie, czyli jestem dokładnie tutaj i pokażę Wam, jak zrobić tą rzecz, ale e, robimy od początku tutaj, czyli robimy sobie prawe, lewe, prawe i dalej mamy dwa oczka prawe, raz, dwa, redukcja, czyli dwa oczka razem. Dwa oczka razem. Mamy narzut, narzut. Zobaczcie, jest tutaj trochę tych narzutów, że, więc patrzcie, jest narzut, oczko na prawo, narzut, i teraz jest właśnie ta, ten znaczek. Czyli on jest tutaj. I robimy tak. Zdjąć jedno oczko tak yy, do przerobienia na prawo, jak do przerobienia na prawo, przerobić jedno oczko prawe, przełożyć oczko zdjęte nad przerobionym oczkiem. Czyli zobaczcie, jak to robimy. Zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, czyli zobaczcie, tutaj ściągam, kolejne przerabiam na prawo, i to nad tym oczkiem przekładam. Zaraz wam pokażę jeszcze raz, bo to jeszcze drugie takie było. A teraz robimy prawe, 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 lewe, prawe, lewe. Dalej mamy. Raz, dwa, trzy oczka na prawo i dalej mamy redukcja. Dwa oczka na prawo w ten sposób. Dalej, zobaczcie, mamy narzut, oczko prawe, narzut i teraz uwaga, przenosimy oczko, przerabiamy i to przeniesione, przekładamy nad tym przerobionym. Dalej mamy raz, dwa, trzy, jedno na lewo i na prawo i koniec schematu. Tak to wygląda. Tutaj powoli nam się dziureczki będą jakieś pokazywać, coś tu się będzie działo, ale jeszcze trochę trzeba poczekać, żeby coś zobaczyć. Słuchajcie, ja zrobię te 5 cm, ale od momentu tutaj zmiany drutów. Nie z tym ściągaczem, tylko od momentu zmiany drutów i widzimy się. Właśnie przy tych 5 cm, jak już te 5 cm minie, pamiętajcie, że tutaj cały czas czytamy ten schemat, i ten trzeci teraz robiliśmy, tak? Jesteśmy w trzecim rzędzie. Jak będziemy tutaj w piątym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to robimy to, co tutaj jest narysowane. Tutaj i tutaj. Pamiętajcie o tym, żeby to przerobić. Dobrze, zobaczcie, tak to u mnie wygląda, ja już dłużej nie będę robiła mojego topu, tak wygląda mój żakard bardzo ładnie on się prezentuje, warto jest ten top e, przymierzyć i zobaczyć, jak on wygląda, dlatego, że na mnie on jest dosyć opięty na ten moment, może po praniu trochę się zwiększy, ale na ten moment jest dosyć opięty, no i z racji, że dodajemy tutaj oczka, po bokach były dodawane oczka, no to on jest taki opięty w talii i idzie troszeczkę tak do góry. Czyli jeżeli jak ja bym teraz zrobiła dłuższy ten top niż jest napisane w tym wzorze, no to nieładnie by się układał w dolnej części mojego ciała, że tak powiem. Dlatego warto jest przymierzyć i zastanowić się, jak chcemy, aby ten top rzeczywiście wyglądał. Mój top będzie po prostu krótki. Więc tak on e, wygląda. I teraz słuchajcie, lecimy sobie dalej. E, lecimy sobie dalej. E, tutaj mamy to. Przerobić aż długość robótki wyniesie 24 cm. I dalej dopasować, aby kolejne okrążenie było okrążeniem nieparzystym schematu A1. Ściek ażurowy nie może zaczynać się na lewej stronie robótki, gdy kończymy przód i tył oddzielnie. To oznacza, że teraz kolejne okrążenie, jakie będziemy robić, ważne, że to nie jest moment, w którym robicie ażur. Czyli to nie jest moment, w którym robicie jakieś narzuty, czy coś, tylko. Po, nie, przepraszam, to jest moment, w którym robicie ten narzuty. Pomyliło mi się, to jest ten moment, w którym robicie ten narzuty, robicie ten ażur, ok? Na prawej stronie, ponieważ jesteście teraz na prawej stronie. I jeżeli przewrócimy robótkę i będziemy robić na lewej stronie, to wtedy nie będziemy robić tego ażuru, tylko po prostu będziemy przerabiać oczka lewe. Więc to jest dosyć istotne, że teraz robimy ten. Ażur. Tak, teraz jest ten moment, że robimy kolejny, kolejny rząd, ażuru. Może ja znajdę tutaj. O, 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 Czyli będzie to rząd pierwszy, trzeci albo piąty. I to teraz, właśnie, ma ten rząd być. Dalej mamy teraz wykonać dwa ściągacze ściegiem francuskim, patrz powyżej, czyli gdzieś jest wyjaśnione jak ten ścieg francuski ma wyglądać, ponad e, tyloma oczkami na środku z każdej strony, to jest przerobić 5 oczek ściegiem francuskim, z każdej strony dwóch nitek markerów, pozostałe oczka przerobi, przerabiać jak wcześniej. Czyli robimy to, ten moment. Ściek francuski to jest taki, to jest taki ściek. Tutaj jest nawet. Na, a, no, ściek, ściek francuski, dobra. I teraz szukamy sobie, słuchajcie, jak tutaj jest objaśniony ściek francuski. Jest tutaj ściek francuski na okrągło. I na okrągło ten ściek francuski robi się tak, że, że jeden ściągasz francuski to są dwa okrążenia. To jest przerobić jedno okrążenie na prawo, a drugie okrążenie na lewo. Czyli raz na prawo, a raz na lewo. I mamy, to zrobić, I mamy to zrobić z dwóch stron markerów. Czyli tu jest ten jeden marker, a drugi marker jest tutaj. To jest połowa mojej robótki, tak? Czyli tutaj i tutaj. I mamy to zrobić z dwóch stron markerów, czyli tu, tu oraz tu i tu. Dobrze. I teraz tak. Ja mam napisane, że u mnie to ma się składać z pięciu oczek, z pięciu oczek, z jednej strony markera i z pięciu oczek z drugiej strony markera. Tutaj sprawdźcie, ile oczek jest potrzebnych u was. Więc zobaczcie, jak to robimy. Zatrzymuje się dosłownie pięć oczek przed markerem. Jestem pięć oczek przed markerem i teraz przerobię sobie te pięć oczek na lewo, na lewo. Przerabiam sobie oczka na lewo. I piąte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Przekładam marker i kolejne pięć oczek z tej strony również przerabiam na lewo. Ok. I kontynuuję sobie dalej mój wzór. Czyli tutaj ten ażurek, i jadę sobie do kolejnego markera. I zobaczcie, jestem również już z tej strony markera, tak? Tutaj i zatrzymałam się 5 oczek przed. I tutaj również przerabiam te oczka jako oczka lewe, czyli pięć oczek z jednej strony markera przerabiam na lewo. W ten sposób. Przekładam marker i znowu przerabiam 5 pięć oczek. 5, 2, 3, 4, 5. Tak. I jadę sobie dalej, właśnie do tamtego momentu, do początku mojego rzędu, który jest tutaj. Zbliżam się tutaj do tego momentu tych lewych oczek, czyli dokładnie tutaj i przerabiam je na prawo. Przerabiam te wszystkie oczka na prawo. I w ten sposób właśnie wykonaliśmy jeden raz ten ściek francuski. I teraz musimy to powtórzyć, czyli robimy dalej okrążenie, i tutaj znowu będziemy robić oczka na lewo, i później znowu na prawo. Tak więc jeszcze raz, jeszcze raz trzeba to zrobić. U mnie jest zrobione. Tak wygląda nasz ściek francuski. O. Dobra. I teraz czytamy, co mamy dalej. Po przerobieniu dwóch ściągaczy francuskich zamykać oczka na podkroje rękawów i na dekolt V. To jest przerobić kolejne okrążenie następująco. Zamknąć cztery oczka, pamiętajcie, że u Was jest zupełnie inna liczba, u mnie są cztery oczka, czyli zamknąć cztery oczka na podkroje rękawa, przerobić tyle oczek jak wcześniej. Jak wcześniej, co oznacza, że jeżeli macie jakiś wzór do przerobienia, to przerabiacie. Później mamy lewy przód, aha, że to jest lewy przód, tak, czyli to ramię lewy przód. Zamknąć jedno oczko na środku przodu, przerobić prawy przód i zamknąć osiem oczek, a później cały tył i zamykamy cztery oczka 4 eee, oczka z, z drugiej strony, czyli zamkniemy 8 oczek z każdej strony topu, 8 tu i 8 tu, i jedno oczko na samym środku. Dobrze, czyli robimy tak. Zamykamy nasze oczka, czyli tutaj musimy zamknąć 4 oczka, i tutaj, eee, nie, 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 przepraszam, tu przerabiamy sobie nasze oczka. No, właśnie, a tu, właśnie jak to zrobimy. No dobra, ja przerobię sobie to na prawo. Na prawo. I tutaj przerabiam sobie te cztery oczka sobie zamknę. I zrobię to w ten sposób, bo tutaj jest napisane, Niech no ja to znajdę. Przed chwilą to miałam. O, zamykanie oczek. Podkroję rękawów i dekolt V. Mamy zamykanie, zamykać w oczka brzegowe ściegiem, zamykać w oczka brzegowe ściegiem francuskim. Ok. no cokolwiek to znaczy, dlatego ja e, robię tutaj po swojemu. Wy też możecie zamknąć te oczka po swojemu. Zobaczcie, ja jedno oczko ściągam, jedno przerabiam na prawo. I przekładam to nieprzerobione nad tym przerobionym. I znowu przerabiam na prawo i przekładam. Przerabiam na prawo i przekładam. I przerabiam na prawo i przekładam. I mamy cztery oczka tutaj zamknięte. Kontynuuję sobie mój wzór. Znajdę się na samym środku mojej robótki. Jestem na środku tutaj mojego topu i zamykam tutaj jedno oczko. Tak, bo tutaj było przerobić 46 oczek lewego przodu, czyli tutaj przerobiłam. Zamknąć jedno oczko na środku, czyli właśnie tutaj, i znowu przekładam sobie jedno oczko, jedno przerabiam, i przekładam to nieprzerobione nad tym przerobionym. I kontynuuję do tego tutaj markera, ale zatrzymuję się oczywiście wcześniej. I jestem z tej strony. Czyli tutaj jestem po połowie, ok, czyli cały przód przerobiłam. Zatrzymuję się cztery oczka przed, dlatego, że muszę zamknąć osiem oczek, czyli cztery oczka z jednej strony i cztery oczka z drugiej strony, z drugiej strony markera. Nie jest to w ogóle tutaj tak napisane, że to powinno być cztery oczka z jednej, a cztery oczka z drugiej strony markera, ale ja myślę, że właśnie o to chodzi, dlatego właśnie tak robimy. Dobra i zamykamy sobie znowu w ten sam sposób, czyli przekładam, przerabiam jedno oczko, przekładam nad, przerabiam, przekładam nad, ok? Tutaj przerabiam, ściągnę sobie ten marker, ok? Nad, przerabiam. I w ten sposób zamykam sobie osiem oczek. O? Tu już czy jeszcze jedno? Jeszcze jedno. Dobra. Markera już nie wkładam, dlatego że no już jakby będzie widać. Gdzie tutaj jest ta połowa? I przerabiam sobie już do końca, do mojego markera początkowego. Tutaj zostają cztery oczka, i je też musimy zamknąć, czyli znowu przekładam, przerabiam, przerabiam, przekładam. O, w ten sposób. Ten marker już możemy ściągnąć. Tutaj zostaje mi to oczko, ale tutaj jest napisane, aby odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez ostatnie oczko. Więc odcinam nitkę i przeciągam tą nitkę tutaj przez. A ostatnie oczko. Chcę to jakoś umiejętnie zrobić. O, może tak właśnie. Okej. Okay. Czyli to mamy skończone. I tutaj jeszcze, żeby to było jasne, bo zobaczcie, każdy rozmiar ma... E Inną ilość tych oczek do zamknięcia, tak? Czyli ja miałam cztery z jednej i cztery z drugiej strony, czyli osiem oczek, oczek tutaj w środku, czyli cztery z każdej strony markera, ale zobaczcie, są też jest 6, jest 10, jest 14, 18, 24 oczka, także miejcie to na uwadze. Dobrze, dalej kończymy tył i przód oddzielnie. I tutaj już mam na tej stronie, że rozpoczynamy e, naszą pracę od tyłu. Czyli tył będziemy robić najpierw. Mamy ilość oczek, ile powinniśmy mieć na tył. I dalej, zaczynając na lewej stronie robótki, dalej przerabiać ściegiem fantazyjnym w tę i z powrotem z jednym oczkiem brzegowym, ściegiem francuskim z każdej strony. Yy. Z jednym oczkiem brzegowym, ściegiem francuskim z każdej strony. Aha. Ściegiem francuskim z każdej strony, co oznacza, że każde pierwsze oczko będziemy robić na prawo. Niezależnie od tego, czy jesteśmy na prawej, czy na lewej stronie. To chyba o to tutaj chodzi. Więc jesteśmy na lewej stronie. Zobaczcie, ja tutaj środkowo. Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Gdzie jesteśmy? To jest nasza robótka. Tu jest przód. Tutaj jest początek rzędu i my będziemy teraz pracować tył. Zobaczcie, tył odtąd dotąd tutaj, gdzie były zamykane te oczka dokładnie. I możecie sobie ten przód przełożyć na jakieś osobne druty, jeżeli chcecie, albo osobną żyłkę. I ja tego nie będę robiła, ja sobie będę z tymi drutami radziła. Czyli nic nie będę przekładała, będę dalej pracowała z tymi drutami. Przerabiamy sobie, słuchajcie, tył, bierzemy sobie naszą nitkę nową i Przerabiamy tył. Pierwsze oczko przerabiamy na prawo. I dalej kolejne, już na lewo, bo jesteśmy z lewej strony. Więc przerabiamy na lewo. Do końca tutaj tego, do końca tego rzędu. Same oczka lewe. Ostatnie oczko na prawo. I uwaga, ostatnie oczko na prawo. I przewracam moją robótkę. Jestem na stronie prawej. I czytam sobie, co tutaj mamy. Co tutaj mamy. Yy, tak, to mamy. I tutaj mamy, tak, w tym samym czasie, w następnym rzędzie, na prawej stronie, czyli teraz, robótki zacząć zamykanie oczek na podkroje rękawów, czyli z dwóch stron będziemy, jak mamy tył, to z dwóch stron będziemy zmniejszać nasz top. Patrz zamykanie oczek 2. Zamykać tak samo w sumie tyle razy z każdej strony co dwa rzędy. To jest w każdym rzędzie na prawej stronie robótki. Na samym końcu powinno zostać tyle oczek, Ok, to się później tym zajmiemy. Zobaczmy, jak zamykamy nasze oczka. Zamykamy, zamykamy tutaj. Zamykanie oczek. Zamykanie oczek 2. I tutaj mamy em, zamykać za jednym oczkiem. To jest za zaraz, zaraz, bo już się pogubiłam, które to tutaj mamy robić. W tym samym czasie, na samym rzędzie, na prawej stronie robótki, zaczniemy zamykanie oczek na podkreślenie rękawów w parze zamykanie oczek dwa. Zamykać w oczka brzegowe ściegiem francuskim. I tutaj mamy na prawej stronie robótki, zamykać za jednym oczkiem brzegowym ściegiem francuskim, następująco. Zdjąć jedno oczko brzegowe, jak dobrze robimy. czyli tak jak robiliśmy, nad jednym oczkiem. Aha, czyli dwa oczka na Przerobić te dwa oczka razem na prawo. Ok, dobra. No to znaczy, że już wszystko rozumiem. Czyli tak. Tutaj mamy napisane, że zamykać za jednym oczkiem brzegowym ściegiem francuskim następująco, co oznacza, że zamykamy z prawej strony naszej robótki, czyli zamykamy dokładnie to jedno oczko, tak jak ja Wam pokazałam. Dobrze, to, czyli z tej strony robimy tak. Że zamykać za jednym oczkiem brzegowym i robimy to w taki sposób, że to jedno oczko pierwsze przerabiamy na prawo, a później przenosimy na drut, przerabiamy na prawo i przekładamy nad tym przerobionym. Jesteśmy za dwoma oczkami i jedziemy sobie dalej do, na drugą stronę. I tam pokażę Wam, jak tam będziemy zamykać oczka, ponieważ z drugiej strony będziemy zamykać dokładnie, troszeczkę w inną stronę, żeby nam się te oczka ułożyły w drugą stronę. No i później już Was zostawiam, bo już nie będę Wam tego pokazywała. Ten tył tutaj wydaje mi się, że jest w miarę prosty. Na prawej stronie robimy oczka prawe, na lewej stronie robimy oczka lewe, czyli pracujemy jerseyem na płasko. I z dwóch stron naszej robótki zamykamy nasze oczka. Jeden raz już Wam pokazałam, jak zamykamy te oczka, a drugi raz właśnie zaraz Wam pokażę. Czyli generalnie lecimy sobie tutaj do samego końca, aż zostaną nam Trzy oczka na naszym drucie. Tutaj jest napisane, czyli zamykać przed jednym oczkiem brzegowym, co oznacza, że jedno oczko jest tutaj, a dwa oczka będziemy redukować. Przerabiać, aż zostaną dwa oczka przed oczkiem brzegowym, ściegiem francuskim, przerobić te dwa oczka razem na prawo. Czyli z tej strony przerabiamy po prostu dwa oczka razem na prawo. Dzięki temu nasze oczko ułoży się w tę stronę. I ostatnie przerabiamy na prawo. Uważamy, tutaj jest luźne nasze oczko. Przerabiamy, przekładamy naszą robótkę na lewą stronę i znowu pracujemy lewymi oczkami. Aż tutaj do końca tego rzędu. Na prawej stronie zamykamy oczka, na lewej przerabiamy, na prawej zamykamy, i tak w kółko, i tak w kółko. Pierwsze oczko zawsze na prawo, pierwsze i ostatnie zawsze na prawo. No i tyle. I jedziemy tyle, ile tutaj jest napisane. Czyli aż zostaną, zostanie u mnie 60 oczek. To u mnie wygląda. Ja już ten tył skończyłam. Tak wygląda tutaj z tyłu. Czyli mam 60 oczek, tak jak tych oczek powinnam mieć. Taką ilość. Tak wygląda ten bok jeden. I tak wygląda bok drugi. I teraz, ponieważ tutaj było tak napisane, żeby zmniejszać tę robótkę do momentu, aż będziemy mieć taką ilość oczek. U mnie 60. Po zamknięciu tych oczek, jeden rząd na lewej stronie robótki jak wcześniej. Ponieważ w momencie, w którym przerobicie sobie tę ilość oczek, już będziecie mieć dokładną tą ilość oczek, jaka jest wymagana, to najprawdopodobniej będziecie w momencie, gdzie prawa strona została przerobiona i teraz trzeba przerobić lewą, więc tą lewą stronę, czyli, lewy, czyli rząd na lewej stronie przerabiacie sobie normalnie, normalnie oczkami lewymi. I dalej... Mamy przerabiać na drutach z żyłką numer 2,5, przerobić dwa ściągacze francuskie ponad wszystkimi oczkami i później zamknąć je na prawej stronie. Ok, czyli będziemy sobie przerabiać już te oczka mniejszymi drutami. Jak pamiętacie, ja korzystam z drutów 2,75, ponieważ 2,5 nie mam. To są dokładnie te same druty, z których korzystaliśmy tutaj na, na dole przy ściągaczu. I teraz tak, jeżeli chodzi o Francuza, to robimy na płasko, w jedną i w drugą stronę, same oczka prawe. Czyli teraz będziemy sobie przerabiać oczka prawe na prawej i na lewej stronie czyli będzie prawe, 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 prawe czyli będą dwa ściągacze, tak jak tam było napisane. I przerobimy to sobie już naszymi nowymi drutami. Tak, czyli moje oczka mam na tych starych drutach, ale będę przerabiała oczka tymi nowymi drutami. Czyli przerabiam sobie tutaj te wszystkie oczka oczkami prawymi do samego końca. Tutaj już nie ma żadnych wzorków, nie ma żadnego zmniejszania, nie ma żadnych oczek ani niczego. Po prostu przerabiamy sobie te oczka na prawo. Zostają mi tutaj moje ostatnie oczka, więc przerabiam dwa ostatnie na prawo i ostatnie również na prawo. Dzięki temu ściągam moje druty, którymi wcześniej pracowałam i zostawiam już te druty, które tutaj mam, z którymi teraz będę pracowała. I kolejny rząd to jest kolejny rząd oczek prawych. Czyli znowu przerabiamy sobie rząd oczek prawych, jesteśmy na stronie lewej, a my będziemy przerabiać oczkami prawymi. Czyli przerabiamy sobie te oczka oczkami prawymi. Jak skończymy ten rząd oczkami prawymi, to później zrobimy kolejne dwa rzędy oczkami prawymi. Już wam nie będę pokazywała, po prostu łącznie trzeba zrobić Cztery rzędy e, prawymi oczkami. Czyli ten to już jest drugi, i później trzeci, i czwarty. I będziemy zamykać nasze oczka. Ładnie. jestem teraz w miejscu, gdzie powinnam robić oczka prawe, ale będę teraz zamykała moje oczka. I pokażę Wam, jak będę zamykała te oczka. Ja będę robiła to dokładnie w ten sam sposób co wcześniej. Czyli e, pierwsze oczko sobie przerabiam. Kolejne sobie przerabiam i to wcześniejsze przekładam nad tym pierwszym i dalej. Przerabiam sobie, przekładam. Przerabiam, przekładam. Przerabiam, przekładam. I tak. Zamykam powoli moje oczka. Robię to dosyć luźno, staram się tutaj nie zaciskać w ten sposób. I zobaczcie, zostało mi ostatnie oczko tutaj na drucie, i ucinam moją nitkę. I przeciągam, zobaczcie, wyciągam sobie tą nitkę tutaj. O, i już. Tak wyglądają zamknięte tutaj oczka. Tak to wygląda. I słuchajcie, tył mamy gotowy. Powoli będziemy robić przód. Dobrze, będziemy zaczynać przód. Robić, czyli te nasze trójkąty. O! Dokładnie te nasze trójkąty będziemy robić. I robimy to w taki sposób. Tutaj jest napisane, ile jeden przód ma mieć oczek. I bardzo ważne, że będziemy zaczynać od lewego przodu, gdy top jest nałożony. Lewy przód, gdy top jest nałożony, to jest ten przód. Czyli prawie jak leży. Warto jest sobie policzyć te oczka. To jest dokładnie w momencie, nie wiem czy pamiętacie, jak oddzielaliśmy przód i tył, to na samym środku trzeba było e, tak, jakby usunąć jedno oczko. O, nie wiem czy tutaj, tutaj widzicie? To to oczko takie należy tutaj do tego przodu, a odtąd już leci w tę stronę. I tu jest dokładnie u mnie 46 oczek, wszystko się u mnie zgadza. Będziemy zaczynać na lewej stronie robótki, czyli zrobimy najpierw lewą stronę. I później będziemy przerabiać, yy, dalej przerabiać ściegiem fantazyjnym w tę i z powrotem, z jednym oczkiem brzegowym, ściegiem francuskim z każdej strony. Czyli teraz te, yy, yy, teraz cały czas będziemy kontynuować ten nasz ażur oraz te nasze tutaj dziureczki. To wszystko będziemy cały czas robić. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o ażur, warto jest go zawsze robić na stronie prawej. Czyli zobaczcie, ja mam teraz przerobiony ten ażur. W sensie Mam tutaj narzuty porobione, dlatego będziemy zaczynać na stronie lewej. Na stronie lewej, czyli tu, przerobimy sobie samymi oczkami lewymi cały tył i wtedy na stronie prawej znowu będę przerabiała ażur. To to. Jedno oczko brzegowe, czyli cały czas tak samo jak robiliśmy z tyłu, będziemy zamykać. I teraz uwaga, w tym samym czasie, w następnym rzędzie na prawej stronie robótki zacząć zamykanie oczek na podkroje rękawa i dekolt V jak w opisie poniżej. Czyli trzeba zobaczyć jak zamykać te oczka na podkroje rękawów i dekolt V. I teraz dosyć istotna rzecz, która rzadko się zdarza. Jeżeli chodzi o podkroje rękawów, zamykać tyle razy, Jedno oczko co dwa rzędy. Ale jeżeli chodzi o dekolt V, zamykać tyle razy jedno oczko w każdym rzędzie, to jest na stronie prawej i na stronie lewej, czyli dekolt zamykamy na stronie prawej i na stronie lewej, a podkrój pachy rękawów zamykamy w co drugim rzędzie, zawsze na prawej stronie. Więc to jest dosyć istotne, żeby się też tutaj nie, nie, nie pomylić. I to wszystko robimy do momentu, aż zostanie 5 oczek. E, dobrze. E, zobaczmy, jak tutaj mamy sobie zamykać te oczka. I szukam to nie tu. To musi być tu. Dobrze. Czyli mamy tutaj zamykanie um, na z, z pra na prawej stronie robótki to wiemy, jak zamknąć te oczka, ponieważ robiliśmy to dokładnie z tyłu, e, czyli tutaj będzie dokładnie to samo, jeżeli chodzi o prawą stronę czyli z jednej strony, z tej strony, z, ze strony prawej, e, będziemy jedno oczko przenosić, drugie przerabiać i to Nieprzerobione będziemy przekładać nad tym przerobionym, to jest ze strony prawej, a ze strony lewej będziemy przerabiać dwa oczka na prawo. A na lewej stronie znowu będziemy zam zamykać za jednym oczkiem brzegowym, dwa oczka razem na lewo, a w drugim mm, trójkącie będziemy to robić trochę inaczej, ponieważ będziemy e, zamykać przed jednym oczkiem brzegowym czyli teraz ten trójkąt będziemy robić na lewej stronie tak, że będzie za jednym oczkiem brzegowym. Oczywiście wszystko Wam tutaj pokażę. i tak. Dobrze. Więc tak zaczynamy na stronie lewej i musimy sobie zobaczcie wyciągnąć tutaj tę żyłkę zaraz. Najlepiej może przełożyć te druty, właśnie te, te druty, tutaj ten trójkąt na osobne druty, więc ja to jednak zaraz zrobię i wracam do Was. Ok, przeniosłam, tak, tutaj mam na żyłce, a tutaj mam ten mój trójkąt, który teraz będę wykonywała i przekładam sobie, ponieważ zaczynamy od lewej strony. I uwaga, teraz nic nie zmniejszamy, po prostu przerabiamy sobie tutaj ten tył oczkami lewymi. Pierwsze oczko to jest oczko prawe, tak samo jak wcześniej, czyli pierwsze i ostatnie jest oczkiem prawym. I dalej lecimy sobie oczkami lewymi. Nasz cały tył. W ten sposób do samego końca robimy ten tył. Czyli jesteśmy sobie na tej stronie, i będziemy rozpoczynać. Całość tutaj przerobimy sobie tymi lewymi oczkami, ale trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że tutaj we wzorze jest ściek ryżowy. Ściek ryżowy jest no taki, że trzeba o nim pamiętać. Tutaj też na środku jest ściek ryżowy, tylko akurat u mnie on się składa z dwóch oczek, gdzie pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, a drugie oczko i tak mam przerobić w tym razem na prawo. Gorzej będzie tutaj. Tutaj mam trzy oczka ściegu ryżowego, i y, tu będzie oczko prawe, lewe i prawe. Czyli muszę o tym pamiętać, y, żeby to dobrze przerobić. Dobrze, więc zbiorę sobie moją nitkę i zaczynam y, przerabiać. Normalnie pierwsze oczko na prawo. Ok i kolejne aha i kolejne właśnie też ma być na prawo, zobaczcie, kolejne oczko na prawo, żeby ten ściek ryżowy tam z drugiej strony się zgadzał i później robię sobie normalnie oczka wszystkie na lewo ponieważ jesteśmy na lewej stronie, a przód jest robiony no praktycznie samymi oczkami prawymi więc robię sobie tutaj ten tył na lewo Okay. I właśnie powoli tutaj dochodzę do właśnie tego ściegu ryżowego, i to jest ten moment, czyli tutaj mam oczko lewe, więc muszę wykonać oczko, oczko prawe, tutaj jest oczko lewe, więc wykonuję oczko prawe, tu jest oczko prawe, więc wykonuję oczko lewe, i oczko prawe tu wykonuję nad lewym. I tak to wygląda. Przykładam sobie mój marker i już jadę sobie oczkami lewymi do końca tego rzędu, pamięca, pamiętając, że ostatnie oczko przerabiam na prawo. Ok, i jestem w tym momencie na mojej stronie prawej, gdzie rozpoczynam moje zmniejszanie. I teraz tak z prawej strony robótki, uwaga, pierwsze oczko na prawo. Kolejne przekładamy, kolejne przerabiamy i to przełożone przekładamy nad tym przerobionym. Czyli dokładnie tak samo jak robiliśmy z tyłu. Teraz jedziemy sobie naszymi oczkami prawymi, pamiętając oczywiście o naszych dziureczkach. Jeżeli dziureczki są do zrobienia, to je robimy. A ja jadę sobie do mojego ażurku i będziemy również zmniejszać oczka na dekolt. Dobra. Przekładam sobie mój marker i tutaj mam oczko prawe, lewe, prawe. Wykonuję po prostu mój ażur, tak jak wcześniej, czyli kontynuuję tutaj tą sytuację. I zatrzymuję się, słuchajcie, trzy oczka przed, czyli jeszcze jedno. I tutaj, zobaczcie, mam trzy oczka, więc te dwa oczka przerabiam na prawo razem. I ostatnie na prawo jest naszym oczkiem brzegowym. Przekładam moją robótkę na lewo, bo z lewej strony dekolt również będziemy zmniejszać. Bardzo dużo tu nitek jest, dobra. Z lewej strony również będziemy zmniejszać. Zrobimy jedno oczko, jedno oczko prawe i dwa oczka razem na lewo i dalej będziemy kontynuować nasz wzór. Czyli robimy tak, jedno oczko robimy na prawo, dwa oczka robimy razem na lewo. Czyli tak jak robimy jedno oczko, tak tutaj robimy dwa, chociaż niełatwo się wkuć. Dobra, mamy dwa oczka przerobione i przerabiamy sobie nasz. Ażurek tutaj już do końca, pamiętając oczywiście o naszym ryżu. Tutaj o, czyli tu mamy prawe, lewe, prawe, marker, i do końca lecimy lewe. Tutaj już nic nie będziemy zmniejszać z tej strony, więc do samego końca lecimy oczka lewe. Jesteśmy na stronie prawej i robimy oczko prawe. Znowu zmniejszamy z tej strony, czyli przekładamy, przerabiamy i to przenosimy. Przerabiamy sobie do naszego ażuru, czyli z tej strony, czyli podkrój pachy, zawsze robimy w co drugim rzędzie na prawej stronie zmniejszanie, a dekolt robimy i z prawej strony, i ze strony lewej. Także pokażę Wam jeszcze raz, jak ten dekolt tutaj zrobić, i już dalej Was zostawiam z tym, z tym trójkątem, z tym ramieniem, ramionczkiem. Nazwijmy to jakoś. Dobra, jedziemy sobie i tak dojeżdżam sobie do mojego markera. Marker. Tutaj mamy um, ryż, który trzeba zrobić, przerabiam sobie mój ażur. Tak. No, i tutaj chyba nie będę już przerabiała tych oczek. Zobaczcie. Jestem właśnie w takiej sytuacji, że już dalej nie będę przerabiała tych oczek. Widzicie? Zostały mi cztery oczka. Powinnam teraz zrobić narzut i te oczka tutaj. Jak to powiedzieć, zredukować, ale nie będę mogła później dalej zredukować tych oczek, więc po prostu przerabiam to oczko na prawo, nie robiąc tego narzutu tutaj wcześniej. Przerabiam sobie te dwa oczka na prawo i ostatnie na prawo. Bo to jest dosyć istotne. Tutaj musicie sobie z tym ażurem sami trochę tak pogłówkować. Jeżeli nie dacie rady czegoś zrobić, to tego nie robimy. Czyli jeżeli potrzebujemy oczka do zmniejszania, to one są najważniejsze, żeby ten dekolt nam równo wyszedł. Wtedy po prostu nie robimy tego ażuru, e, tych paru oczek, tylko przerabiamy je na prawo. I tutaj mamy oczko prawe brzegowe i dwa oczka na lewo jedno i, i drugie dwa oczka razem ok. I jedziemy sobie. Dalej na lewo. Słuchajcie ja wam dalej nie będę pokazywała e, tego trójkąta. Tak myślę że sobie już dacie spokojnie Radę. Pamiętajcie tylko, że na podkrój pachy robimy w co drugim rzędzie, zawsze na prawej stronie, a na dekolt robimy na prawej stronie i na lewej stronie, czyli tak, czyli tak właśnie robimy, jak Wam pokazałam. No i pamiętajcie o tym, Ażurze, że powoli będziemy też. Zmniejszać, znaczy tam redukować te o oczka na ażur. Jeżeli z ażuru Wam wyniknie, że nie będziecie mo mogli zredukować oczek na dekolt, to po prostu nie róbcie ażuru. Dekolt jest tutaj na pierwszym miejscu, żeby wszystko wyszło równo. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Ja już zrobiłam ten przód. O, tak to u mnie wygląda. Tak wygląda z tej strony. Tak wygląda z tej strony, z tyłu. Okay. I mam tutaj te pięć oczek, które miały zostać. No i będziemy robić teraz te szelki. Czyli czytamy sobie. Dalej przerabiać na dru dwóch drutach pończeszniczych numer 2,5. Ja nie będę korzystała z drutów pończeszniczych, tylko normalnie z drutów na żyłce. Tych właśnie 2,75. Zdjąć te oczka na jeden drut i przerabiać drugim. Zsunąć oczka na początek druta, zacisnąć nitkę i przerabiać te pięć oczek na prawo, na prawej stronie robótki. Wydaje mi się, że tu chodzi o i -cord. tak w skrócie. Więc tak mi się wydaje, no zobaczymy. I robić to aż długość ramionczka wyniesie tyle centymetrów, ile jest napisane, ale oczywiście warto jest... Przymierzyć te ramionczka, zanim odetniemy nitkę, a nawet zostawić sobie dłuższą nitkę, przełożyć te oczka na jakieś osobne, osobne coś, zrobić drugie ramię, drugą szelkę, i wtedy jeszcze łatwiej będzie nam przymierzyć, żeby mieć pewność, że ta długość jest dokładnie taka, jak będziemy potrzebować. Dobrze, więc będziemy zaczynać. Ja przełożę sobie oczywiście moje. Oczka na druty odpowiednie w ten sam sposób co zwykle. Więc, jeżeli mamy pracować i to zobaczcie, gdzie jest nitka. Cały czas będziemy pracować na prawej stronie. Nitka jest z tej strony i cały czas będziemy robić prawe oczka. Przerabiam moim nowy, tym nowym drutem tym cińszym I zobaczcie, gdzie jest nitka. Przerabiam prawe oczka. W ten sposób. Okay. Te druty już mi tu nie są potrzebne. I zobaczcie, co robię. Przeciągam sobie te druty w ten sposób, i nitka jest cały czas z tej strony. I znowu przerabiam te oczka na prawo. I znowu przeciągam. I znowu przerabiam. I w ten sposób, słuchajcie, przerabiamy cały czas te oczka na długość, jaka jest napisana, albo na długość, jaką potrzebujemy. No i zobaczcie, ja już zrobiłam tą moją szelkę. Ona tak wygląda. O. I przymierzałam już top, i wiem, że to jest długość, jaka mi pasuje. Dobrze jest sobie wziąć na przykład jakiś marker albo, albo agrawkę, i przypiąć tutaj to i przymierzyć, zobaczyć, czy jest ok. Dobrze, no i tutaj jest napisane, że jak skończymy, to odciąć nitkę, przyciągnąć ją przez te pięć oczek, zacisnąć i zakończyć, czyli pewnie szyć. Dobrze, więc no bardzo dużo tutaj mam tutaj strasznie dużo wszystkiego. Dobra. I słuchajcie, odcinam sobie tę nitkę. Taką niekrótką, żeby mi starczyło do szycia. Biorę sobie igłę. Przeciągam przez te wszystkie tutaj oczka. Tak, jak jest napisane. Zaciskam. Tak to wygląda. No, i tutaj później będzie trzeba. Ja tego nie będę teraz robiła, zrobię to, jak będę miała drugą. Będzie trzeba to tutaj jakoś ładnie przyszyć, o, w tym miejscu. Dobra. Więc to mamy gotowe, tą jedną stronę. Ja zakładam druty na drugą stronę i zaczynamy drugą stronę. Dobrze, jesteśmy, robimy drugi trójkącik i czytamy. Trzeba oczywiście policzyć, czy liczba oczek nam się zgadza. Zaczynamy na lewej stronie robótki, dalej przerabiać jak wcześniej, w tym i z powrotem, z jednym oczkiem rzegowym, średnim francuskim z każdej strony. W tym samym czasie w następnym rzędzie na prawej stronie robótki zacznij zamykanie oczek na tego trwał i podkryj rękawa, jak w opisie poniżej. I znowu trzeba zobaczyć tam, gdzie jest wytłumaczone, jak to zamykać. Czyli generalnie wszystko robimy w bardzo podobny sposób, oprócz tego, że to zamykanie tych oczek będzie się troszeczkę różniło. Ale generalnie zaczynamy też na lewej stronie. Też na lewej stronie zaczynamy. I pierwszy rząd to są właśnie oczka lewe, pierwsze oczko jest na prawo, i dalej robimy sobie oczka lewe. Tak, i dopiero w następnym rzędzie, czyli na prawej stronie, będziemy zaczynać nasze zmniejszanie. Czyli tutaj robimy sobie oczka lewe. Oczywiście pamiętamy, że jak dochodzimy do naszego schematu, do naszego ażuru to tam mamy, tam mamy ryż, o którym musimy pamiętać, czyli ściek ryżowy, żeby pamiętać, że tam nie są same oczka lewe, ale lewe prawe, lewe prawe i trzeba dobrze je przerobić, żeby się nie pomylić. Dobrze, widzimy się na prawej stronie. Dobrze, jesteśmy tutaj na prawej stronie i z tej strony, właśnie będziemy przerabiać te e, zamykanie oczek tak samo, jak przerabialiśmy tutaj na podkrój pachy z tej strony, bo oczko ma się położyć w tę stronę. Czyli przerabiamy sobie pierwsze oczko na prawo i tutaj jedno oczko przenosimy, drugie przerabiamy i to przekładamy nad tym przerobiony dalej robimy sobie y, nasz wzór ażurkowy ok i jedziemy sobie do końca rzędu aż zostaną nam trzy oczka aż zostaną trzy oczka Zostają mi tutaj trzy oczka, i z tej strony przerabiam dwa oczka razem na prawo, w ten sposób. I ostatnie na prawo. Tutaj takie luźne jest, więc trzeba za nitkę jeszcze pociągnąć. I przekładamy na lewą stronę. Jesteśmy na lewej stronie. I tutaj też będziemy zmniejszać oczko z tej strony dekoltu, tak? Czyli na podkrój pachy, tak jak w tamtym. W tamtym trójkącie zmniejszamy w co drugim rzędzie, zawsze na prawej stronie. A jeżeli chodzi o dekolt, zmniejszamy w każdym rzędzie. W każdym rzędzie. Więc przerabiamy sobie tutaj nasze oczka na lewo i dochodzimy do momentu, aż zostaną nam trzy oczka na drutach. Jesteśmy tutaj już przed końcem dekoltu i z tej strony, czyli trzy oczka przed, na lewej stronie, mamy przerobić te dwa oczka lewe na lewo razem, ale jako oczka przekręcone. Co nie jest łatwym zadaniem. Zobaczcie, zobaczcie przekręcone. W tym przypadku to po prostu łapiemy za tylną nitkę, żeby się oczko przekręciło. Widzicie, że ono się skręca tutaj na dole. No, a my musimy złapać aż dwa oczka. Robimy tak. Że nitka z przodu i my dwa te oczka podbieramy od drugiej strony, czyli normalnie robimy z tej strony, to my podbieramy od drugiej strony, zaczynając od tego drugiego oczka, co nie jest łatwe. Dobra, mam. Zawijam nitkę i przekładam. Nie, nie zrobiło się. Jeszcze raz. O! Tak i mamy zrobione. I ostatnie naprawę. I dalej kontynuujemy. Słuchajcie, przerabianie naszego trójkąta. Ja wam nie będę już tego pokazywała, dlatego to do, robimy praktycznie analogicznie jak ten, ten pierwszy trójkąt, z tym, że po prostu inne jest tutaj zamykanie. I pamiętajcie, że z tej strony dekoltu, czyli tu przy Ażurze, yy, zmniejszamy i z tej strony, i z drugiej strony, czyli w każdym rzędzie, a z tej strony. Tutaj, pod pachą, zredukujemy tylko tutaj na prawej stronie, czyli z jednej strony, tak, z prawej strony. No i resztę robimy dokładnie tak samo razem z tą szelką. Zobaczcie, tak wygląda mój top. Ja już skończyłam, wygląda tak z przodu. Tutaj już wszystko pokończyłam. O, zostaje tylko pranie i blokowanie tego topu, i zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało, jak będzie leżało. Tutaj trochę ciasno widzę, że mi się zrobiło. No mam nadzieję, że to się jakoś tutaj zablokuje. No i tak to wygląda. Słuchajcie, dajcie mi koniecznie znać, jak Wam podobał się ten tutorial, czy wszystko było zrozumiałe, czy wszystko było jasne. No, i oczywiście jak będziecie wrzucać gdzieś tam swoje zdjęcia, to możecie mnie oznaczyć. Dzięki temu trafię na waszą pracę. Tymczasem pozdrawiam Was.